Witajcie w telewizji Stamper, na kanale, w którym pytamy przedsiębiorców, jak wyglądała sytuacja pandemii w ich biznesie oraz jakie są ich rady, gdyby się ta sytuacja powtórzyła. Dzisiaj moim gościem jest Elżbieta Jachimczak. Cześć Elżbieto. Witaj Bartku. Elżbieto, czym zajmuje się Twoja firma? Ja prowadzę redakcję i wydawnictwo. Moja firma to Akademia Kobiecej Przedsiębiorczości, w której między innymi została wydana moja książka, ale też wydajemy inne książki. Natomiast tym jakby drugą nogą w moim biznesie jest redakcja dwumiesięcznika Business Intelligence, którego mam przyjemność być redaktorem naczelną. I właściwie dzielimy się wiedzą z tymi, którzy tej wiedzy najbardziej potrzebują. Taką mam swoją misję od wielu lat, że chcę właśnie przekazywać tą wiedzę osobom, które przede wszystkim prowadzą własne biznesy. Dwumiesięcznik Business Intelligence skierowany jest do przedsiębiorców, osób zarządzających firmami, dyrektorów, menadżerów, ponieważ znajdują oni tam najświeższe, aktualne i rzetelne informacje z działu prawa, finansów, nieruchomości, czy też chociażby mody, zdrowia i urody. Tutaj przekazujemy dzięki artykułom właśnie tą wiedzę na bieżąco, ale też z najwyższej półki. Mój zespół redakcyjny tworzą najlepsi autorzy, ponieważ tylko z takimi współpracuję. I właśnie dzielimy się w ten sposób z przedsiębiorcami informacjami, które są im niezbędne w tym, żeby skutecznie prowadzić własne firmy. Jasne. A Elu, powiedz nam, jaki wpływ miała pandemia na twoje biznesy? Przyznam szczerze, że to, co najbardziej gdzieś tąpnęło w mojej akademii, to to, że na dwa dni przed planowaną premierą mojej książki 69 biznesowych porad dla przedsiębiorczych kobiet musieliśmy wszystko odwołać i przenieść dopiero na wrzesień. Niestety nie odbyła się ta premiera i bałam się, że książka no niestety nie znajdzie swoich odbiorców i czytelników. Magazyn, który stworzyłam, dwumiesięcznik Business Intelligence, również miał powstać dopiero w późniejszym czasie. Sytuacja COVID-19 wymusiła na mnie, żeby dopasować się do zmieniającej się rzeczywistości. I tak, owszem, być może jeden dzień chwilę popłakałam po tym, że premiera się nie odbędzie, ale od razu podjęłam w głowie odpowiedź na pytanie, co mogę z tym zrobić. I tak właśnie zdecydowałam, że jako dziennikarka ekonomiczna z wieloletnim doświadczeniem mogę stworzyć własny magazyn, gdzie będziemy poprzez artykuły właśnie przekazywać te rzetelne informacje dla przedsiębiorców. Tak też postanowiłam i tak też zrobiłam. Od połowy marca do 7 maja, kiedy była premiera pierwszego numeru dwumiesięcznika, stworzyliśmy zespół redakcyjny, gdzie właśnie przygotowaliśmy artykuły z dziedziny właśnie prawa, finansów, nieruchomości, ubezpieczeń, ale też takie lekkie, gdzie mamy informacje o modzie, o zdrowiu i urodzie. W ramach dwumiesięcznika jest też dział, który cieszy się największą popularnością, a mianowicie psychologia. Okazuje się, że przedsiębiorcy świetnie sobie radzą w biznesach, ale potrzebują wsparcia takiego mentoringowego, bądź nawet coachingowego, można powiedzieć, żeby chociażby zadbać o odporność psychiczną swoją, ale również tą biznesową. Więc takie działania podjęłam przez 2 miesiące i mogę śmiało powiedzieć, że cały okres pandemii nie wpłynął negatywnie na mój biznes. Książka znalazła się w sprzedaży ogólnopolskiej, w księgarniach internetowych, ponieważ no nie było możliwości sprzedaży książki w realu, na spotkaniach autorskich, na prelekcjach, które mam przyjemność prowadzić. Dlatego podjęliśmy takie decyzje, że zarówno magazyn, jak i książka jest właśnie w księgarniach internetowych w sprzedaży ogólnopolskiej. Jest to bonito.pl, jest to serwis Virtualo i serwis Publio.pl. Myślę, że to są działania, które spowodowały, że nawet nie tyle co zastopował się mój biznes, co nawet mogę spokojnie powiedzieć o wzroście przychodów, jeżeli chodzi o redakcję i o wydawnictwo. Elu, na naszym kanale rozmawiamy o pandemii, o jej skutkach i o radach na przyszłość, ale myślę, że tutaj warto powiedzieć kilka słów więcej na temat Twojego dzieła. Powiedz mi, o czym jest Twoja książka? Książka to przede wszystkim zbiór 14 wywiadów z kobietami biznesu, z kobietami, które
pomimo przeciwności losu, bo przecież co chwilę jest zmiana jakaś, czy to bardziej drastyczna, taka jak COVID-19, czy jakakolwiek inna, być może mniejsza, odniosły olbrzymie sukcesy w tych dziedzinach, w których one pracują. Każda z tych dziewczyn jest z innej branży, każda zajmuje się zupełnie czymś innym. Natomiast zbiór tych 69 biznesowych porad to podzielenie się właśnie swoimi doświadczeniami w biznesie. Znajdziecie tam porady finansowe, czyli takie twarde, merytoryczne, chociażby na przykład takie jak na co zwrócić uwagę, jak podpisujemy umowę kredytową, jak chronić swój majątek, że warto posiadać chociażby polisę ubezpieczeniową w firmie. Są też porady biznesowe, mówiące o tym, jakie są Twoje wartości, ale że warto stać stabilnie na czterech nogach, że ten biznes powinien być prowadzony właśnie w oparciu o różne produkty bądź też o różne usługi. Ja swój biznes właśnie w ten sposób prowadzę, że nie stoję tylko na jednej nodze i jest to na przykład tylko książka. Nie, mój biznes stoi na czterech nogach, tak jak stół stoi na czterech nogach, bo nie daj Boże, coś by się właśnie wydarzyło, to zawsze pozostają te trzy jeszcze nogi, które mnie po prostu podtrzymują. Ale są też porady mentoringowe, czyli takie właśnie luźne, które pokazują nam, że potrzebujemy swojego miejsca na ziemi do tego, żeby mieć fajne biuro, super gabinet taki jak mam, gdzie pracuję redakcyjnie, ale też takie miejsce, w którym mogę odpocząć. Typowy na przykład domek drewniany poza miastem, gdzie mogę na weekend wyjechać i złapać po prostu chwilę oddechu. Więc książka teoretycznie zgodnie z tytułem jest skierowana do przedsiębiorczych kobiet, ale patrząc na to, kto ją kupuje, to nie tylko kobiety, ale również mężczyźni są czytelnikami, co mnie bardzo cieszy, ponieważ większość z tych porad to porady uniwersalne, zarówno dla mnie, jak i dla Ciebie, więc myślę, że tutaj największa jakby wartość tej książki to uniwersalność, zarówno porad, bo one nie są w stanie się zdezaktualizować, ale również uniwersalność, jeżeli chodzi o odbiorcę i o czytelnika. Wracając do naszego tematu Business Intelligence, czyli Twoje wydawnictwo, trafna nazwa, bo tak jak sama powiedziałaś, skutków pandemii było niewiele u Ciebie, ale zapytam, jak wyglądało otoczenie, jak wyglądały firmy, z którymi współpracujesz na co dzień? Jeżeli chodzi o współpracę redakcyjną, ale również współpracę w ramach Akademii Kobiecej Przedsiębiorczości, to tutaj jest najważniejsze to, że moi klienci, czy moje firmy, z którymi ja współpracuję, przychodziły przede wszystkim po tą wiedzę merytoryczną, którą się dzielę. Czyli potrzebowały kobiety na przykład pomocy, żeby im wypełnić wnioski o dofinansowania z pomocy rządowej, która była oferowana i nadal jest oferowana dla przedsiębiorców, ale też przychodzili po marketing i po reklamę. Chociażby właśnie po to, żeby w magazynie zaistnieć, pokazać się, bo jak Ilona Adamska, która jest bohaterką mojej książki, mówi, nie ma czegoś takiego jak wakacje od reklamy. Nie możemy na 2 miesiące, dzisiaj już wiemy, że ta pandemia trwała takie mocne 2 miesiące, ona oczywiście nadal jest jeszcze, nie możemy zrobić sobie wakacji od reklamy, nie możemy pozwolić, żeby klient zapomniał o nas i o naszej firmie. Więc patrzę na to, co się zadziało przez ostatnie 2 miesiące w otoczeniu moich znajomych przedsiębiorców i moich klientów, to przychodzili przede wszystkim po wiedzę. A z racji tego, że moją misją jest dzielenie się wiedzą, no to myślę, że spełniłam oczekiwania zarówno ich, jak i oczywiście pewnie ich biznesów. Mhm. Jasne, pewnie już poniekąd odpowiedziałeś na to pytanie, ale jestem też ciekawy szerzej tego tematu. Bo wspominasz o wartościach opisane w Twojej książce. Ja chciałbym Cię zapytać właśnie o jedną z tych wartości. Jak podchodzisz do wartości lojalności stałych klientów? Czy ona jest ważna w Twoich biznesach? Jak to wygląda? Ja myślę, że ona jest ważna nie tylko w moich biznesach, ale ona jest ważna ogólnie. W momencie, kiedy prowadzimy firmę, powinniśmy być świadomi tego, że nie tylko lojalność jest z naszej strony wobec klienta, ale to powinniśmy tak prowadzić biznes, żeby ten klient był lojalny wobec nas. Popatrzmy, że w momencie, kiedy biznesy były prowadzone tradycyjnie, w realu, to być może wybieraliśmy firmy, które są blisko za rogiem. Dzisiaj
Kiedy biznes jest w internecie i przeniósł się w 99% do sieci, przerzucenie się pomiędzy jednym sklepem a drugim to jest tylko kilka sekund w postaci kliknięcia pomiędzy jednym oknem a drugim. I jeżeli ja jako klient przez ostatnie 10 lat kupowałam w piekarni za rogiem pieczywo, to tylko dlatego, że było to blisko. Dzisiaj zakup takiego samego pieczywa mogę wykonać klikając po prostu do różnych piekarni, które są w internecie. I bardzo się cieszę, że jako klientka jednej z cukierni krakowskich, Czyżyka, przez okres pandemii oni nie załamali się. Pomimo tego, że jest to biznes, który jest w realu, że to są ciastka, że to są piękne torty, raz w tygodniu dostarczano mi na wycieraczkę przepięknie zapakowane słodkości, a w marcu, kiedy miałam urodziny, na pudełku było napisane wszystkiego najlepszego. To był najcenniejszy przejaw właśnie lojalności wobec klienta. W swojej redakcji również w ten sposób działam. Dbam o to, żeby bohaterki mojej książki miały zapewniony marketing, promocję, reklamę przez długi okres czasu. To jest sposób na to, żeby otaczać się przede wszystkim pozytywnymi osobami, ale również o to, żeby przytrzymać przy sobie, w swojej firmie, te osoby, z którymi chcemy współpracować. Należy też pamiętać o tym, że pewnie są i tacy i klienci, i współpracownicy, których wypada po prostu odciąć i o nich zapomnieć. I ja myślę, że tutaj ta lojalność to też jest odpowiedzialność za tą właśnie troszeczkę, mogę powiedzieć, segmentację klienta. Że jednak powinniśmy odpowiedzialnie brać życie i biznes w ten sposób, że jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, to nie ciągnijmy tego dalej. Bo lojalność to również odwaga, żeby powiedzieć: nie, kliencie, ja z tobą już dłużej współpracować po prostu nie chcę. Cenna uwaga, cenne spostrzeżenie. Ja zapytam cię teraz, bo na pewno z rozmowy wynika, że najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to narzekać. Ale zapewne zgodzisz się ze mną, że są branże, które w mniejszym i w większym stopniu zostały dotknięte przez kryzys, przez pandemię. Więc jakie są twoje rady dla tych przedsiębiorców, którzy zostali bardziej dotknięci przez kryzys, i też rady na to, co mogą teraz zrobić, ale też jak przygotować się do tego, gdyby ta sytuacja po prostu do nas wróciła? Ale rzeczywiście, że są na pewno firmy, które być może musiały zwolnić pracowników, być może są firmy, które nie przetrwały tej trudnej sytuacji, i mam tego świadomość i oczywiście pełen ogląd gospodarczy i społeczny, bo jako dziennikarz ekonomiczny na bieżąco śledzę sytuację, ale również przygotowuję materiały redakcyjne u siebie w dwumiesięczniku. Ale tym, co ja uważam za lekarstwo na nie tylko sytuację COVID-19, ale również sytuacje, które mogą się pojawić w przyszłości, to jest umiejętność dopasowywania się do zmieniających się realiów. Jako świadomy lider, taki, który bierze odpowiedzialność za swój biznes, a na pewno nie chciałabym prowadzić biznesu, który za chwilę zostanie zamknięty, bo jeżeli go rozpoczynałam prawie 14 lat temu, to go z pełną świadomością chciałam prowadzić długofalowo, jest właśnie umiejętność dopasowywania się do tego, co się dzieje w otoczeniu. I ja tak zrobiłam. Być może magazyn powstałby dopiero na jesień, być może dopiero w przyszłym roku, ale magazyn powstał teraz, ponieważ taka była potrzeba. Dwumiesięcznik Business Intelligence jest tylko w wersji elektronicznej, ponieważ taka była potrzeba społeczna. Zostaliśmy zamknięci w domach, nie mieliśmy możliwości wyjścia, skorzystania z wersji papierowej, więc jedynym rozwiązaniem było przygotowanie dwumiesięcznika w wersji cyfrowej. Więc myślę, że badania, które w redakcji przeprowadziliśmy, pokazały, że owszem, czytelnik lubi wersję papierową, ale na pytanie, jak widzisz prasę za 3-5 lat, okazuje się, że oczekują w 100% wersji elektronicznych. Więc dopasowaliśmy się do zmieniających się realiów, wyprzedziliśmy trochę rzeczywistość i dzisiaj mamy nowy punkt widzenia, bo tak nazywamy dwumiesięcznik Business Intelligence. Dziękuję ci jeszcze raz za tę radę i za te cenne wskazówki. Być może jest osoba, którą ty chciałabyś usłyszeć, usłyszeć jej pogląd na pandemię, jej rady na kryzys. Czy chciałabyś kogoś nominować?
Ale rzeczywiście, że tak. I tych osób myślę, że w głowie teraz mam całe mnóstwo, ponieważ wielu przedsiębiorców zasługuje na to, żeby podzielić się właśnie własnym doświadczeniem, tak jak podzieliły się na przykład moje bohaterki w mojej książce. Ale jedyną osobą, która przychodzi mi teraz do głowy, to jest Ludmiła Petrenko, właścicielka Centrum Zdrowia i Urody Luvital, tutaj w Krakowie przy Placu Matejki, która zadbała o tak zwany mój mały urlop. Czyli ja w piątek po ciężkim tygodniu pracy biegnę do Ludmiły na masaż, który ona właśnie nazywa małym urlopem. Ponieważ super jest prowadzić firmę, mieć tysiące pomysłów, ale musimy zadbać również o odpoczynek i o to, żeby znaleźć czas dla siebie i po to, żeby się zatrzymać. Ta sytuacja COVID-19 jest takim zatrzymaniem się, być może bardzo drastycznym, bo z dnia na dzień to nastąpiło, ale na pewno znaleźliśmy czas i przestrzeń do tego, żeby się właśnie zatrzymać. Więc ja tutaj w ramach rekomendacji, ale też i podziękowań dla Ludmiły, która dba o moje zdrowie fizyczne, chcę właśnie tutaj się podzielić z nią taką właśnie formą promocji. Super, dziękuję Pani Ludmiło. Będziemy chcieli zaprosić Panią również do naszego studia i zapytać, zadać te same pytania i poznać Pani rady na kryzys. Elżbieto, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Naszą rozmowę zawsze kończymy tak zwanym pytaniem oderwanym od rzeczywistości. Pytania są oczywiście tutaj. Proszę, abyś wylosowała jedno, a ja je odczytam. Okej, mamy. Dobrze. No, myślę, że bardzo fajne pytanie. Aktywny wypoczynek czy leniuchowanie? Jak i gdzie? I aktywny wypoczynek, i leniuchowanie. To wszystko zależy od tego, jaki miałam tydzień, przyznam szczerze. Bo jeżeli był on bardzo intensywny, to z przyjemnością pojadę do Ludmiły i poleżę te 2 godziny i będzie to trochę leniwy wypoczynek. Ale oczywiście aktywny jak najbardziej tak, w sezonie zimowym według dla mnie są to narty, w sezonie letnim bardziej basen, jakieś takie rekreacyjne rzeczy. Lubię spa, lubię odpocząć, no i oczywiście lektura książki bezwzględnie. Ja jeszcze raz dziękuję Ci Elżbieto za dzisiejszą rozmowę, a Państwa oczywiście zapraszam na kolejny odcinek, w którym pytamy przedsiębiorców, jakie jest ich lekarstwo na kryzys. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy serdecznie.